Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Auta dla przyjaciół.pl. Import pojazdów na zamówienie. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie zajrzeliśmy na Gentleman Ride. Z Magdą rozmawiamy o Malaguti Dune 125. Enrico wybrał się na kolejną motocyklową wycieczkę, tym razem do jaskini Rai. Kolejne spotkanie na DGR-ze. To bardzo fajna impreza. Impreza, która zwykle się udaje i myślę, że tym razem też się uda, mimo że nie, bo niezbyt łaskawe. Tak jest. Co roku jest dokładnie taka sama sytuacja, że co roku zapowiadają deszcz, ale jakoś nam się udaje. Udaje nam się, że deszcz nas omija, więc jest fajnie. Ale szczerze przyznam, wczoraj byłem przerażony, gdy patrzyłem na prognozy, bo od 14 miało lat 90%. Na razie jest fajnie. I to jest najważniejsze. Parę słów na temat misji. No, Distinguished Gentleman's Ride, czyli impreza stworzona przez Marka Howe z Australii w porozumieniu z Fundacją Movember. Chodzi o uświadamianie mężczyzn, że należy chodzić do lekarza i badać się. Chodzi o raka jąder i raka prostaty, bo rak prostaty jest wyleczalny w 100%, jeżeli jest odpowiednio wcześnie wykryty. My faceci idziemy do lekarza, gdy nas już boli, a gdy nas już boli, to zwykle jest już za późno. I chodzi o to, żeby uświadomić nam, mężczyznom, że badania okresowe i chodzenie do lekarza jest mega ważne. Wiesz co, nie podoba mi się jedna rzecz w zajawkach związanych z DGR-em. Elegancko ubrani panowie, a panie? Panie też są, absolutnie są bardzo mile widziane. Nawet nie chciałbym powiedzieć, że nas wspierają, bo są bardzo znaczącą częścią tej imprezy i coraz częściej, coraz więcej pań przyjeżdża zarówno samotnie na motocyklach, jak i towarzysząc swoim partnerom. Wiesz, zawsze powinny być jakieś elementy wykwintności. Tu muszka, tu krawat, tu ładny garnitur. Naprawdę podziwiam ludzi, którzy tak się stylizują na tę imprezę, bo co roku coraz więcej elegancko ubranych panów. Zdecydowanie tak. Przepraszam, pań i panów. Pań i panów, tak. Panie ubierają piękne sukienki. Oczywiście wszystko zależy od pogody w danym momencie, ale panie zakładają ładne ubrania, panowie tak samo. Czasami niektórzy dbają o bezpieczeństwo, więc założą na przykład kurtkę skórzaną, ale muszka, ale jakieś fajne buty. Ten mały atrybut eleganckiej stylizacji jest i jest ważny, jest nam... Taka dewiza, zasada i na tym polega ta impreza. Za rok kolejna impreza. Na jakich stronach należy oglądać informacje na temat imprezy, na temat w ogóle działalności DGR? Zawsze ta sama strona, gentlemansride.com. To jest główna strona założyciela imprezy. Tam zawsze są informacje, w jakich miastach jedzie DGR, jakie są trasy. W tym roku mamy przykaz, jedziemy solo. Oczywiście z tym solo jest tak, że niektórzy jadą po 2, po 3, po 5, po 10 motocykli, czy tak jak tutaj jest taki moment, że się zjechaliśmy. Ale jak pamiętasz, rok temu było nas 300 osób, w tym roku jak widzisz jest kilkadziesiąt. Myślę, że się będziemy przeplatać. My widzieliśmy na mieście, mijaliśmy się z innymi motocyklistami, gdy wiedzieliśmy, że oni jadą w DGR-ze, bo mieli odpowiednie atrybuty. No i właśnie tak to wygląda. To jest krótka, aczkolwiek sensualna zajawka tego, co będzie się działo w przyszłym roku. W tym roku już jest za późno, to żeby się zgłosili, ale w przyszłym roku zadbajcie o to, żeby pojechać. Każdy w domu ma jakąś muszkę, krawat, wykwintny garnitur. To naprawdę dobrze robi. Radek, dzięki Ci za całą robotę i podziękuj pozostałej ekipie. Tak, podziękuję, bo pamiętajmy, jestem współorganizatorem, jest nas kilka osób, które naprawdę fajnie pracują na kilka tygodni, czasami miesięcy przed, żeby to wszystko spiąć razem do kupy. Zapraszamy. We'll be right back.
sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Auta dla przyjaciół.pl. Import pojazdów na zamówienie. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Magdę poznali Państwo, kiedy prezentowała swój motocykl M12 Vintage. Film zrobił bardzo dużą ilość obejrzeń w internecie i od razu słówko, bo Magda będzie się wstydziła to powiedzieć, ale bardzo proszę Panów o to, żeby zachowywali klasę, komentując. Co prawda sami internauci zrobili takim osobom niezłe kukuryku na głowie, ale miejcie umiar. Mocium panie. Powiem tak, jeździłaś Junakiem M12 Vintage przez jakiś czas, to chyba 2 lata, i pojawił się pewien lęk przed, znaczy lęk, zastanawiałaś się, jak to będzie, kiedy motocykl będzie na tyle wysoki, że nie będziesz dotykała całą stopą ziemi. To był taki irracjonalny lęk. Wiesz co, no tutaj należy zacząć od mojego wzrostu, bo ja jestem dosyć niska i ktoś ci fajnie napisał, że zobacz na niskie dziewczyny, które próbują wsiąść na motocykl, to jest niezła motywacja. I faktycznie, bo ja zawsze słyszałam, że to będzie przeszkoda bardzo duża razem z moją wagą do tego, żeby w ogóle jeździć. Czym się, jak widać, zbytnio nie przejęłam. No i tak, przysiadkę z cruisera, na którym nogi trzymam normalnie na ziemi, na coś, co jest deczko wyższe i stoi już w ogóle totalnie na palcach i zaznaczę, motocykl jest opuszczony do granic możliwości, tu już się bardziej nie da. No, całkiem ciekawa zmiana. Nie będziemy porównywali tego motocykla do Junaka, bo to nie ma kompletnie sensu. Oba w swojej klasie są fajne i fajnie jeżdżą. Natomiast pojawia się pytanie o to, jak to się prowadzi. No wiesz, trzeba mieć świadomość, że ten motocykl potrafi rozwinąć konkretne prędkości. Czy zauważyłaś coś, co cię niepokoiło? Myślę nawet trochę o oponach. Ogólnie co do jazdy, co do kół, jest to odczuwalne lekko przy jakichś wyższych prędkościach. Jest to kostka, która no, ma dawać radę w lekkim terenie, ale ma też dawać radę na drodze, więc ona jest deczko większa. I nie ukryłam, no, tak powyżej 100 na godzinę, gdzie bardzo ostrożnie dochodziłam do tej prędkości ze względu na to, że jest jeszcze na dotarciu. No nie ukryłam, że deczko to opony biją, ale to nie jest bicie takie, którego się nie da oponować. No jak ja dam radę, to każdy da. Dobrze. Z przodu jest niewielka owiewka. Czy czujesz, że ona trochę tego wiatru zabiera? Wiesz co, odrobinę tak. Tak, ja w ogóle jestem przyzwyczajona do jazdy bez szyby, więc no przy prędkościach takich jak w mieście nie czuję różnicy po prostu, ale przy drogach szybkiego ruchu, no już powiem szczerze, trochę czuć. Magda, jest jeszcze taka kwestia, która dla mnie jest bardzo ważna. Mówisz o jeździe w mieście. Nie zawsze ulice są równe. Jak wygląda zawieszenie tego Duna? Wiesz co, tutaj perfekcyjnie zawieszenie zostało sprawdzone na przykład na kostce w centrum Warszawy, gdzie widziałam, jak jechałeś Harley'em i czułeś konkretnie. Ja nie czułam w ogóle zmiany nawierzchni, można powiedzieć. Naprawdę kostka na kostce trochę się tego obawiałam, ale nie, w ogóle zawieszenie bardzo jest miękkie. Deczko nawet czasami nurkuje, ale do tego można się przyzwyczaić. Jest naprawdę bardzo wygodne, na dziury, na progi zwalniające jest naprawdę fajnie. Magda, widok w lusterkach, następna rzecz. Wiesz co, lusterka są bardzo fajne, bo są duże, okrągłe, więc wszystko w nich widać. Naprawdę jeżdżąc w różnych miejscach, no nie miałam problemu, żeby cokolwiek z tyłu zobaczyć. Wiesz co, przyglądałem się przyspieszeniu motocykla, on naprawdę idzie, to jest 15 koni, zbiera się z miejsca bardzo ładnie, biegi wchodzą bardzo precyzyjnie. Na początku miałeś pewien problem z neutralem, bo jesteś przyzwyczajona do takiego, wiesz, cruiserowego wbijania biegów, dość brutalnego. Tutaj wystarczy lekki klik. Wchodzi dużo lżej niż inne biegi, dlatego faktycznie jak próbowałam walić w tą dźwignię zmiany biegów, mówię, kurczę, gdzie ten neutral? Nie, okazuje się, że wystarczy po prostu odrobina... Finezji. Tak, finezji, dokładnie. Jeszcze tak pomyślałem, że może warto by na intencję tego programu przypomnieć panu, który na Harley'u wyjechał ci tuż pod same koła i tylko to, że mądrze uciekłaś, że ten pas był w ogóle wolny, nie doszło do zderzenia. Możesz pana pozdrowić przy okazji. Czy pozdrowić? Wiesz co, właśnie odwołując się do początku twojej wypowiedzi teraz, chciałam powiedzieć, że ja też nigdy nikomu nie powiedziałam nic złego, nie obrażałam czyjejś pasji, bo jeżeli w człowieku widać pasję, która go napędza, mnie napędzają motocykle całe życie praktycznie, to nigdy nie powiem nic złego. I temu panu
Może to był po prostu zły dzień, wiesz, ja miałam w planach go jakby tam w żaden sposób umniejszać mu oczywiście. No zdarza się, ja nie ukryłam, że obserwowałam pana, widziałam, że no na zdrapkę jechał, nie popatrzył w ogóle, bo obserwowałam go od samego zjazdu ze stacji. Sprawdziłam wcześniej lewy pas, no może kierunkowskaz nawet nie pamiętam, czy tam wrzuciłam, ale staram się po prostu jak najbardziej płynnie go ominąć, no ale omijać Harley'a to było ciekawe doświadczenie. No dobrze, to ja pana pozdrowię i błagam, proszę spojrzeć w lewo, jak będzie pan wyjeżdżał następnym razem ze stacji benzynowej. Magda, wyświetlacz. Mówiłem o poziomie paliwa. Czy obserwujesz go w czasie jazdy, czy to jest wszystko bardzo widoczne, fajnie zrobione? Powiem ci tak, no właśnie jestem nieprzyzwyczajona przez to, że tak, tu mamy obroty, mogę je kontrolować. Czasami tak, zerkam na to. Biegi. No nie, raz mi się przydało, kiedy szukałam siódemki tak zwanej, tak, to na drodze szybkiego ruchu było, już myślę, no to już jadę dosyć szybko, to jeszcze szybciej bym mogła. Kopię, a nie ma w co kopnąć, już, prawda? Ogólnie na wyświetlacz zbytnio uwagi nie zwracam, takiej, że głównie prędkość tam czasami kontroluję. Co do paliwa, no to tak jak powiedziałam, zdarzyło mi się gdzieś tam zapomnieć o nim. Magda, co byś zmieniła w tym motocyklu na dzień dobry? Ja nie wiem, w Junaku masz bardzo ładnie brzmiący wydech. Tutaj tego motocykla prawie nie słychać. Czy myślisz o tym, żeby zapakować coś bardziej grzmiącego? Może nie za głośno, subtelnie. Co? Tutaj to chyba bym aż tak nie szalała. Okej, fajny wydech, jest deczko głośniejszy. Ale biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku mam w plany małe na drobną podróż, kilkaset, tak, kilometrów na południe Polski, więc myślę, że cichy wydech to też jest cichy, nie jest najcichszy, też jest swojego rodzaju plus. I druga sprawa, nie chcę denerwować sąsiadów, jak ruszam, wiesz? Dobrze, na koniec taki apel do pań, które się zastanawiają nad tym, czy wsiąść na motocykl, kiedy mają 1,60 m wzrostu. Czy chcesz coś tym paniom powiedzieć? Wiesz co, no 1,60 m to też już trochę mi dodałeś, bo jest troszkę mniej. Znaczy powiem tak, jako pierwszy motocykl myślę, że to jest bardzo dobry wybór, bo prowadzi się po prostu bardzo lekko. Przez to, że jest skrzynia elastyczna, przez to, że da się go opuścić właśnie do tych granic możliwości. No na palcach, ale można naprawdę bardzo szybko nauczyć się jeździć, myślę, na nim i naprawdę jest to dobry sprzęt na początek. No co do wzrostu, no ja jestem chyba najlepszym przykładem, że nawet jak inni gadają, nie da się, to da radę. To właśnie była Magda i jej Malagotti Dune. Fajny motocykl, sam się nim przejechałem, powiem państwu szczerze, daję rady. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Auta dla przyjaciół.pl, import pojazdów na zamówienie. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Motowizjonerów, ile my wojewódzkie już zmieniliśmy na ten weekend? Można. Każdy mnie powiedział, będzie burza, będzie lał. A teraz jesteśmy tuż blisko Kielce w Jaskinia Raj.
piękna natura podobno i jaskinie zawsze mnie zaintrygowali. Nie będzie Batman, może będą nietoperz, kto wie, ale miło będzie, że będę mógł dzielić tego moment z wami i wspominać, że można, trzeba usiąść na ten motocykl i zaczynać odkryć, że Polska da się lubić. Motowizjonerów, jaskinie to nie tylko Batman. Dzisiaj mamy przyjemność dzięki przewodnik pani Barbara Zasadowska. Dziękuję bardzo i dziękuję za wszystkie te komplikacje, które budowaliśmy. Gdzie się znajdujemy? Ja oddaję, mam ręce dezynfekowane. Pani ma rękawiczki, wszystko w bezpieczeństwo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, znajdujemy się w najpiękniejszej jaskini Gór Świętokrzyskich, w jaskini Raj. To niezwykłe miejsce tak naprawdę charakteryzuje się ogromną ilością szaty naciekowej. Tak naprawdę w żadnej jaskini w Polsce nie znajdziecie Państwo takiego bogactwa nacieków, jakie występuje właśnie w jaskini Raj. Tak na dobrą sprawę dla nas, dla ludzi współczesnych, została odkryta stosunkowo niedawno, w 1964 roku, przez czterech uczniów Krakowskiego Technikum Geologicznego. Ci chłopcy przebywali na tym terenie na szkolnych praktykach terenowych. No i jak to chłopcy, zobaczyli szczelinę w ziemi, tak jest, weszli, wczołgali się do środka i tak ich zachwyciło to, co ujrzeli, że krzyknęli: o raju, jak tu pięknie. Jaskinia Raj, proszę Państwa, ma też dłuższą historię, bo mówię, to są współczesne dzieje, a 50 tysięcy lat temu mniej więcej to miejsce było również zamieszkiwane przez ludzi neandertalskich. Spali, jedli, polowali i pozostawili po sobie krzemienne narzędzia, a także ślady ognisk. Część z tych archeologicznych znalezisk można sobie tutaj w salce muzealnej jaskini Raj obejrzeć. Rezerwujecie online, organizujecie grupa motocyklowe i przejeżdżacie, bo jeżeli waszego łocha tu potrafiło, czemu wy jeszcze nie wizytowaliście te skarby, które macie w waszego pięknego kraju? Polska da się lubić, jaskinie Raj są raj. 8 stopni tutaj, pani Barbara, fantastyczny przewodnik. Grazie. Grazie. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Auta dla przyjaciół.pl. Import pojazdów na zamówienie. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.